Dzień dobry wszystkim, tu Mateusz z Afore Polska. Dzisiejszy odcinek na naszej Akademii ma nieco inną formułę, właściwie cykl odcinków, bo będziemy mieć jeszcze drugi odcinek, w której szerzej opowiemy o hybrydowej pompie ciepła, ale dzisiaj relacja dla Państwa, zabieramy Was na wycieczkę. Najpierw powiemy tradycyjnie o sobie, pompy ciepła, stacje ładowania pojazdów, inwertery i baterie. Dzisiaj na naszym stoisku, mimo że są to targi HFAK, które odbywają się od 1 do 3 marca w Nadarzynie i są to targi techniki chłodniczej i grzewczej. Ale z tego, co zauważyliśmy po 2 dniach, zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się nasze stacje ładowania. Ale to zostawmy na później, zapraszamy na spacer. Pompy ciepła i boom ogólnopolski na pompy ciepła. Gdzie może być bardziej widoczny niż tutaj, na targach techniki grzewczej, gdzie co drugie stoisko to właśnie pompy, a inne stoiska to układy serwisowania, montażu, izolacji i tak dalej. Wszystko co związane z ogrzewaniem lub z chłodnictwem. Czym biją się w cudzysłowie wystawcy pomp między sobą? Jakie są argumenty, które przemawiają za ich produktem? Przede wszystkim wsparcie i serwis. Społeczeństwo zmęczone jest importem kontenerowym z krajów Dalekiego Wschodu i tym, że są często pozostawieni użytkownicy sami sobie, a jeśli użytkownicy są pozostawieni sami sobie, to także instalatorzy pozostawieni są sami sobie i zaczynają się kłopoty. Więc tegoroczne targi są to targi pierwsze, za tydzień będziemy w Kielcach, więc będziemy wiedzieć jeszcze więcej. Tegoroczne targi będą upływać pod znakiem oświadczeń serwisowych i wsparciowych. My, nie chwaląc się, mamy to w małym palcu, bo pompy składamy u nas w Gorlicach na południu Małopolski i projektujemy je u nas, robimy software, piszemy interfejs i składamy obudowy. Współpracujemy z Siemensem, który jest naszym partnerem technologicznym, jeśli chodzi o układy sterowania i z innymi renomowanymi markami, które możecie Państwo znaleźć na naszej stronie, czy wszędzie, kiedykolwiek, gdziekolwiek wpiszecie frazę Sola, pompy ciepła. Chodźmy dalej. A za mną nasze stoisko. Jak powiedziałem, w intrze stacje ładowania zaskoczyły. Cieszą się większym zainteresowaniem niż same pompy. Ale to w sumie nas nie dziwi. Trend w społeczeństwie, infrastruktura elektromobilności. Liczyliśmy, że tak za 2-3 lata będzie to tematem na topie. A okazuje się, że jednak wcześniej odwiedzają nas hotelarze, właściciele nieruchomości, właściciele działek atrakcyjnych przy drogach, dzierżawcy stacji paliw i parkingów podziemnych, osiedlach mieszkaniowych. Wszyscy ci, którzy chcą uczynić swoje obiekty bogatszymi i przyciągnąć nowych elektromobilnych klientów, których w Warszawie, właściwie w Nadarzynie jesteśmy, no ale jest to przedmieście Warszawy. Jest coraz więcej. Dlatego lekkie zaskoczenie jest, że to stacje na targach techniki grzewczej bardziej się cieszą zainteresowaniem niż pompy. Ale z drugiej strony pierwszy raz w historii Polak przed szkodą może będzie mądry. I przygotujemy się do tego, co nieuchronnie nas czeka. A
teraz pompy, proszę Państwa. To jest nasza pompa hybrydowa, o której będziemy szerzej mówić w kolejnym odcinku, na który zapraszamy. Będzie inna formuła odcinka, będzie wywiad ze specjalistą marki Sola do spraw pomp ciepła właśnie, który powie o tym szerzej i na pewno bardziej kolorowo niż zrobiłbym to ja. A ja korzystam z okazji i odpowiadam na Państwa pytania, które nam tutaj na targach zadajecie i spróbuję zrobić to hurtowo. Jak wygląda dystrybucja, jak wygląda zakup tej pompy ciepła, bo przychodzą tu instalatorzy, ale także klienci indywidualni. Proszę Państwa, zarówno stacje, jak i pompy nie podlegają sprzedaży detalicznej w naszym przypadku. Sprzedajemy to dystrybutorom. Jeśli chodzi o pompy, dystrybutor ma swoich instalatorów z reguły, z którymi współpracuje, czy zdobywa nowych, czy to stałe spektrum, to nie jest nasza sprawa. On dopiero przekazuje instalatorom, instalatorzy montują je Państwu. Ta ścieżka może być dla Państwa dziwna i możecie się Państwo wiedzieć, że przez to ceny są zawyżone. Po pierwsze, to zapewniamy, że tak nie jest. Jest to wszystko w rozsądnych, rynkowych pieniądzach. Po drugie, drodzy Państwo, jeśli chodzi o serwis i wsparcie, którym się tak chwalimy, jest nam dużo łatwiej robić to, kiedy ewentualne zgłoszenia płynąć będą od jednego podmiotu, a nie od 40 Janów Kowalskich. Także proces logistyczny wsparcia, serwisu, opieki pogwarancyjnej w tym przypadku jest ułatwiony. Dogadujecie się Państwo z instalatorem, my reagujemy na jego sygnał. Jeśli chodzi o ładowarki, także mamy dystrybutorów i klientami dystrybutorów nie są instalatorzy, bo sama instalacja ładowarek nie jest wiedzą tajemną. Z reguły ci dystrybutorzy mają swoich deweloperów, franczyzobiorców, którzy to robią. Tak to w skrócie wygląda. Cieszę się, że mogłem na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak powiedziałem, hurtowo, znacznie nam to ułatwia. Dzięki. Widzimy się w następnym odcinku. Będziemy mówić o hybrydzie. Do zobaczenia.